Cześć, moi drodzy, czy już tutaj ogarnia to, czy jeszcze się nie ogarnęło? Musimy tu chwilę poczekać. Jeszcze bym linka wam podesłał w sumie na Discorda. Gdzie my to cholerstwo mamy? Dobra. Nie wiem czemu, ale czatu nie widzę. Dajcie chwilę. Dobra, widzę czat. Słyszycie mnie dobrze wszyscy? Dołącz z kodem. Zaproś znajomych. Nie słychać mnie? Jak to nie słychać? Gumix? Bo poleci ban. Dobra, to teraz tak. Mamy trzy miejsca wolne. To wrzucam wam tutaj kod. Jeśli ktoś chce, to niech wbija i odpalamy. Jeszcze napiszę na Discordzie, jakby tutaj kogoś nie było. Tak, to kod do GTA. Zdecydowanie. Najwyżej będziemy się tam wymieniać, jakby było dużo ludzi. Bo tutaj chyba maksymalnie można w czterech zagrać na tym rankingu, no to ewentualnie jak będzie nas mało. Jutro będę coś nagrywał. Nie wiem, czy to będzie ranking. No chciałem ranking nagrać, ale kurwa, no to tyle czasu bierze, ludzie. Że no nie wiem. Pytanie, czy wam to będzie wszystko wyszukiwać, ale mam nadzieję, że tak. Jeszcze sobie jedną rzecz zobaczę. Dobra, to jest ok. To możemy olać. Tak, a co nie wyświetlają się reklamy? Ale ja nie wiem, jak z tym w ogóle jest, więc. W ogóle u mnie się coś tak rozjechało, że nawet nie widzę, ile was jest na tym streamie. I nie wiem, o co chodzi, co mi się ta przeglądarka tak rozjechała. Chcę sobie odpalę Chroma, zobaczyć, czy tam też się tak to wszystko porozjeżdżało. Dobra, to podeślę może ten. No, koszula jest, koszulka jest, piekielniki. No, też mogę grać z randomami. Jak no nikt się tutaj nie zgłosi, no to zagramy z randomami. Ale nie grałem nigdy tego, więc. No właśnie, to jest ten live jako specjal. Kurwa, wkurza mnie ten widok tutaj, nie? Nie wiem, o co tym chodzi. To co, ludzie, wbijacie, nie wbijacie? Hmm.
Dobra, to dajmy, znajdźmy grę. Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. No właśnie. Znaleziono grę, okej. Okay. Trafię na jakiś prosów. O, ale nie pokazuje, jaką tam rasę ja mam, jaką on ma. Okej. Okay. Okej. Okay. Chodź się wycofał. A to jest jakaś kampania dominacja. Tu się zdobywa jakieś chyba konkretne punkty. Z tego, gdzie coś tam wyczytałem. No, zobaczymy. Siema, Piotros. Do Piotros. Kurde, nie wiem, czy tą dominację się znajdziesz, szczerze powiedziawszy. Bo ta dominacja to jest chyba taki troszkę dłuższy mecz. Najwyżej puścimy sobie jakąś bitkę na rozgrzewkę, ale ja nie mam żadnej armii przygotowanej pod rozgrzewkę. Więc taka dupa, nie? Jak ktoś jest chętny do zagrania, to śmiało pisać. To podeślę jeszcze raz kod, albo w sumie można go przypiąć. Ja nie wiem, czy on się zmienia. On się zmienił? 5-4-4 było? Nie, dobra, nie zmienił się. Okej, okay, to możemy go tu wrzucić, podpiąć, przypnij. Dobra, dajmy jeszcze raz znajdowanie. Jak nie znajdzie tak w miarę szybko, to damy bitwy. Zobaczymy, jak tam bitwy się będą toczyły. Choć w bitwach mi się nie podoba, że widać od przeciwnika tą frakcję. Zastrać te dupy. Chyba nie znajdzie, coś tak czuję. Pewnie jakby była sobota, tak nie wiem, popołudnie, wieczór, to tam było dużo tego. O, patrzcie, znalazło. W sumie na łączenie też by mogło być. Co, norską mam grać? Co to jest namierzaj? Ja bym chciał jakoś czarodzieja. I tych sobie zostawię, bo oni są dobrzy. A, to jest wsparcie dla armii. Ja wypieprzałem gościa ze wsparcia. Okej. Okay. Ale chwila, byśmy mogli tą wywalić. Wziąć bohatera. A czemu nie możemy wrzucać tego bohatera? Nie, no to. Tak. Kurde, olbrzyma. Nie wiem, czy olbrzym będzie dobry. Co my tutaj w ogóle mamy jeszcze? Mamy mało czasu, żeby się tu zdecydować. A może byśmy go ograli tym? Kurwa czasu, nie wiem, czy będzie tyle do zabawy. Dobra, no zobaczmy, co to w ogóle jest. Zagrajmy pierwszy raz. A chwila, bo my możemy tutaj chyba ulepszać armię. Jak to się robi? A nie da się ulepszać armii chyba. No dobra, zobaczymy. Najwyżej dostaniemy łomot. O kurwa, krasnoludy chaosu. No. Ja pierdzielę, no nie wierzę w typa, nie? To będzie przecież sama artyleria, nie? Czekaj, czy my możemy tu coś dołożyć? Czemu mamy, czemu nie możemy jakby wsparcia dokładać tej armii? Co jest? A tu jeszcze możemy coś dołożyć, okej. Okay. Jeszcze tu byśmy mogli coś przemieszać. Okej. Okay. No, to zaraz zrobimy tego rankedo, zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Jak już wpisałem w tytule ranked, to niech będzie chociaż jeden. A kostamy to znaczy, że co? Chcecie takie... co myślę o grze Gothic? Bardzo dobra gra. Ja osobiście uwielbiam każdą część. Może nie czwórkę. Czwórka to nie jest Gothic jak dla mnie.
Arkania the best. A da się robić też same bitwy dla wielu graczy, bo nawet nie widziałem, bo ja tam na multi to tak dosyć mało gdzieś tam ogarniałem tematu za Gomeza. Dobra, dostaniemy szybki łomot, bo gościu gra krasnoludami. A, okej, okay, to dobrze, że mi powiedziałeś. Okej, okay, czyli tu musimy te punkty jakieś zdobywać, tak? No myślałem, że ta dominacja to jakieś takie bardziej zaawansowane to będzie, a tu... Już widzę to, co te krasnoludy chaosu ze mną zrobią. O kurwa. Na bank będzie co najmniej jeden moździerz, nie? Chyba, że one są wyłączone. A czy moździerze mają za mocne, moim zdaniem? Zdecydowanie za mocne. Bohaterów chyba mają takich se. No ale moździerze to... Dawaj, Stronget. Okej. Zobaczymy. A tu trzeba utrzymywać te punkty i się dostaje punkty, czy ja na jakiej to jest zasadzie? To może być bardzo zabawne, nie? Coś tak czuję. Berserkowie dosyć szybko powinni zrobić porządek z krasnoludami w zwarciu. Chyba. Jeszcze, aby jednostki wsparcia straży przed nim skoczyły. Okej. Okay. Przywołaj posiłki. A my to już możemy teraz przywoływać, czy na jakiej to jest zasadzie? Musicie mi powiedzieć, bo ja nie wiem. A, bo to musimy mieć więcej tych punktów, okej. Okej. Trzeba by bardzo szeroko rozstawić te jednostki. Dobra. A jak wybijemy mu bohatera, pójdzie gładko chyba. A dobra, to jest na razie zamknięte, tak? Co on tutaj ma? Jakieś działa ma tutaj na plecach. Czekaj, tu możemy jakieś lepsze te jednostki. Co mi to wybija? A tych grasantów.
A to tak przycina. Dawać tego dziada tutaj. Kurwa, ile on ma pancerza? A to w sumie tymi mogę przejąć. A dobra, bo ci tam jadą jeszcze po ten punkt. Co my tu mamy z armii, co ma szybki ten speed? Tutaj nie ma co przyzwać. Weźmy te trolle, bo one mają dużo damage'a. Mimo, że ja ich tak nie przepadam za nimi osobiście. Kurde, te jednostki są strasznie wolne od tej norskiej. Po co ja jakąś norką wziąłem? Ciężko stwierdzić. Ach, cholera. Chciałem, że ten bohater jest twardszy. O kurde, dobra. Inaczej musimy zrobić. No właśnie. Kurde, potrzebujemy tu jakiejś takiej dobrej armii, ale szczerze powiedziawszy, tu nie ma co ciekawego zrekrutować. Kurde, wziął najmocniejszą frakcję gościu i zadowolony, nie? Czemu ja norską wziąłem w ogóle? No, granie najmocniejszą frakcją to jest bez sensu. Tego bohatera się zabić mu nie da. Haha.
Dobra, musimy zająć się jakoś tą jego tą armią. Tego bohatera jakbyśmy mu zabili może. Co my tu możemy przyzwać? Kurde, tam Antikora to jest takie badziewie straszne. No, te działa jego porąbane są. Ale siada mu ten bohater trochę. Dobra, on po swoich mocniej strzela, więc... Kurde, berserkerów bym musiał zrekrutować, ale za mało kasy mamy. O kurwa, ale to bolało. Ach, do dupy. Problem jest taki, że ta kawaleria się już kończy trochę. O, zabijcie już mu tego głupiego bohatera. No nie chce paść mu ten bohater, nie? Co on tu ma za jakieś pspy? Nie no, te mani od tych krasnoludów chaosu to jest porąbane, nie? Dobra, bohater leży. Jeden, ta artyleria tutaj jest problem. Na białej fladze mu zostawić? Kurde, brakuje jednostek dobrych do walki. No nie wierzę w to. Za frajer, nie?
Tylko frajerzy grają artylerią. Jeszcze krasnoludzką od chaosu. No, ta artyleria mu zrobiła robotę. Nie no, musimy się tamtymi zająć do góry chyba. Ach, kurde no. Ej, można zrespić bohatera? Kurde, serio. Ja mogę bohatera zrespić przecież bardziej. Ale ja to zrąbałem, nie? Kurde, to musiałbym na bohatera uzbierać, ale... A trochę słabo, bo ja potrzebuję armii jak najszybciej, jakiekolwiek. Kurde, no niefartownie ta norska wyszła, zdecydowanie, nie? No, kurde, początek był dobry, ale zesrało się szybko, nie? No, kurwa, po jednym strzale pół armii nie ma, nie? No. Przerżnęliśmy to. No, nie da rady, no, nie da rady, no. Trochę nie ogarnąłem, o co tutaj w ogóle chodzi. Jakbym wiedział, że to jest na tej zasadzie, to wziąłbym całkowicie inne jednostki. A w ogóle inną frakcję, bo... Ta frakcja to jest przecież porażka. On w ogóle same regimenty fioletowe wybrał. A da się tu poddać? W sumie i tak już wygrał, więc szkoda tego czasu. Czyli co, normalne bitwy? No, kurde, powiem wam, no, skopali mi dupsko. Znaczy, no, skopał dupsko, no. Nie ma co tutaj gdzieś się oszukiwać. Jak wy to chcecie grać? W co mam przejść? Kurde, piecze jak nie wiem. O Boże. Kataj. Arturo chyba nie lubi tych elfów. No, krasnoludy chaosu to jest frakcja dla słabych graczy, jak biorą na rankedy. Bo tutaj nic nie trzeba robić, ta jednostka po prostu stoi i strzela. Ale tutaj możemy zagrać bitwy, nie? Bitwy lądowe. Czy o jakie ci bitwy chodzi dokładnie? Czekaj. Bitwy dla wielu graczy. Okej. Okay. Hostuj grę. A, okej. Okay. Nazwa gry, to damy sobie Katsuko. Hasło. Załóż grę jako widz? Nie. No dobra, no to dawać. Ile tutaj w ogóle może być tych ludzi?
Dodaj widza. Co to za godło? To wbijajcie. Zaproś gracza, aby dołączył. O co tu chodzi? Aha, okej. Okay. Czyli ten kod teraz, tak? A tamten możemy odpiąć. Usuń. Okej. Okay. Przypnij. Ja tak się nie znam na multi, więc musicie mi mówić w razie co. O, Kench. To ty jesteś Kench the Crunch? Czy to jakiś inny Kench? Siema. To wbija ci levelizie fabryka, bo to na ilu możemy tutaj grać? Czekaj, jak to dodaj? Dodaj widza? Nie. Dodaj miejsce dla gracza. O, chyba maksimum jest dodane teraz, nie? Tego nie has, krasnoludy chaosu. Wy wszyscy na mnie, no wiecie? O Boże. No zaraz tu weźmiemy Brytonię i... Czy ktoś jeszcze będzie wbijał? Najwyżej jakoś podzielimy tą grupę, nie? A z tego kodu wchodzisz, czy normalnie przez ten pulpit? A to spróbuj może wyszukać po tym, po niku. Tam Katsuko, nie? Było wpisane chyba nazwa gry. Bo czasem te kody to tak różnie działają. Pamiętam, że gdzieś tam na multi się łączyliśmy, to... O, Kench dołącza do mojej drużyny? Jednak nie. Co to kurde, zmowa elfów? Ciasny Artur. Czyli wyszukało po normalnym, czy z kodu się udało. Ktoś jeszcze będzie z was wbijał? Najwyżej będzie 2-3, no, albo 3-2, no, zależy jak na to spojrzeć. Czekaj, co my tu możemy ustawić? Dobra, weźmy coś normalnego, nie? Widzowie, wybieracie czym gram. Niezależnie tym, czym oni tam grają. Choć widzę, że Bretonia byłaby bardzo dobra na leśne elfy. I elfy. Kislev, Kataj. Mroczne elfy, kurwa, no. Zdecydujcie się chociaż na jedno, Nurgle. Kislev, Kataj, mroczne elfy. O, mamy tutaj 3-3 teraz. Orki? Slaanesh. Slaanesh. O! Azazel. O, ho, ho, ho. To może być fajna zabawa. No, to mamy full w sumie. Nie no, krasnoludy chaosu, serio. No, już myślałem. No, może tak być. Co to w ogóle? Oni mają lustrzaną straż? To jest jakieś padziewie. Te są bardzo dobre. No, chyba się nie da tak podzielić.
sumie możemy jakoś bohatera sobie wrzucić. Choć oni mają takich cielatych tych bohaterów trochę. Czarodziej. I kurde, mało tej kasy. Może jakąś taką piechotę w razie co? Jednostki z korbaczem. I może jakiś rydwanek? Co my tutaj mamy? O. No dobra. Demonetki? No kurde, przydałyby się, ale... Kurde, no nie wiem, bo... Jak wezmę demonetki, choć one mają dużo speeda. Kurwa, drogie są te demonetki. No dobra, to i tak możemy tu wziąć coś. Co za 800? No, w sumie trochę lepszy deal. Dobra, to dawajcie gotowy, jak jesteście gotowi. U mnie trochę taki spoiler, bo widzicie moją armię. No. Ale to może być dobre. Królowie grobowców, wybrzeże wampirów, czy mocna artyleria chyba będzie. Dobra, czekamy jeszcze na Sakrula i... Okej. Okay. No. To muszę być cicho i się skupić na walce. No, tu będzie coś, czuję grubo, nie? O, elfy na elfy walczą ze sobą. A ja nie wiem, co to jest za mapa. A to nie są takie wzgórza? Alpejska grań. Kurwa, będzie grubo, nie? Element zaskoczenia w sumie, bo nie będą chyba widzieć, nie? Zawsze wiecie, co możemy zrobić? Możemy zrobić tak, że ja wam na streamie będę losował, jaką frakcją gracie. To może być zabawniejsze. Każdy będzie musiał się dostosować. No chyba, nie, no bo tutaj nawet jak ktoś nie ma frakcji, to wielka góra na środku. A no tak, to czytałem. No, te wczytywanie pewnie trochę potrwa, więc... Ale wczytuję w miarę szybko wszystkich, choć widzę, to strasznie skacze. A to nie zawsze, znaczy to chyba zawsze tak dłużej ładuje, nie? Czy nie? Mam obawy co do tego systemu, czy ładuje. Dzięki za dychę, powodzenia. Siema, Trato. Możesz armię dalej zmieniać? No to chyba faktycznie coś się zjebało. Dobra, to zróbmy chyba reset. Choć ja widzę armię. Ale nie mogę się poddać, wyjść. Już chyba na razie full jest, najwyżej jak ktoś by odszedł to. Alt i F4? A, no w sumie. Nie wiedziałem, że jest taki skrót. Kurde, ale dziwne w sumie. Na bitwach to tam nie powinno przecież jakoś obciążać przecież tego ładowania. Wystarczyło, że wyszedłem. Jednego mniej do wczytania. O Boże. A
to nie jest to? Nie, to nie to. To walczcie tam. A ja poczekam. A, no widzisz. To zrobiłem false starta. Nie mogę z tego wszystkiego. Dobra, to czekam, aż się tutaj powładujecie. Ustawcie sobie tam te armie. Jak dacie wszyscy gotowe, to ja będę dopiero klikał gotowy, żeby nie robić false startu. A, bo w sumie mieliście wybrane już te armie, nie? Bo to chyba wczytuję ostatnią załadowaną? Czy mi się wydaje? O, widzę, są wymiany. Szkoda, że nie da się dać na 12, ale nie, no kurwa, to by było chyba za duży Meksyk. Tu można sobie zmieniać ten godełko. Pomysł na bitwę god. O, w sumie spoko. Bo tu, to możemy zagrać na razie pierwszą taką testową, a potem najwyżej będziemy jakieś mieszanki robić. Albo wojna elfów na krasnoludy. Dobra, to musimy czekać, aż strato jeszcze się załaduje. Okej. Okay. Wszyscy ready, to odpalam. Dobra, tutaj trato jeszcze zmienia. Kurde, nie chaosu, dajcie spokój. Szczerze nie wiem, co tak kontruje krasnoludy chaosu najbardziej. Chyba zwykłe krasnoludy. Powodzenia wam wszystkim życzę i dużo krwi upuśćcie. No, Kataj. No, Kataj w sumie. No, Kataj mógłby pieprzyć krasnoludom. To akurat racja. Bardzo dobra artyleria, bardzo twarde jednostki, tanie jednostki. No. Artur, czemu grasz z tymi elfami? No, transformacja Malusa. Dobra, czekamy na dwóch. Jeszcze Kench. Chyba będziemy mieli to w końcu. Wydaje mi się, że tu trzeba chyba chwilę... O, coś wszczytuje już. O, już myśli. No, lagi będą ogólnie, pewnie coś tak czuję. Jeszcze jak macie dużo artylerii, no to będzie w ogóle, kurwa, miazga. O kurwa, ale faktycznie są lagi. Ja pierdolę. Wy możecie czymś ruszać w ogóle? Wy możecie ruszać armią, czy tu się coś zaś spieprzyło? Chyba będziemy musieli grać mniejsze bitwy. O Boże. Chyba, że to kwestia, no nie wiem.
czego? Co, odpalać po prostu, czy co? A jak ruszę bitwę? No, może być tu problem, kurde. Bo to jest zależne, tak, mój net i jeszcze kogoś. Wystarczy, że jedną osobę będzie zamulać i pewnie nikt nie może ruszać, nie? A przy 8 osobach, no jest duża szansa, że komuś zamuli. Czy tam komp, czy tam net, nie? To pograne, nie? No, nie, to nie ma sensu. Za dużo jest tego. To nie ogarnie. Dobra. Bo to nie ma sensu faktycznie. Zróbmy na razie 2 na 2. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy będzie jakoś cięło, czy nie. Kurwa, teraz też mi gry nie chcę włączyć z wrażenia. za dużo razy ją wyłączyłem. No co jest? Ach. Chyba muszę alt z delayta wywalić. Chyba się gdzieś... wczytał się gdzieś ten program. Coś mi się popieprzyło z Warhammerem. Kurde, no nie gadajcie, że będę musiał reset kompa zrobić. Nie chce mi się odpalić Warhammer. I uruchomiony. Gdzie on niby jest uruchomiony? Dobra, teraz chyba się ogarnie, co? O, teraz się ogarnął, dobra. Dobra, to próbujemy na razie 2 na 2. A, kurwa, nie to. Rankingi. Dobra, bitwa. Postój. Kurde, Nurgle. Nurgle i wybrzeże. Chapi Bani, musisz pokonać Nurgle. Ja zajmę się wampirami. Kurde, ja nie mogę się doczekać, aż te nurgle zmienią. O, to będzie rzeźnia fajna. Kurde, jak już tyle nas zaczęło być na tym Warhammerze, to będzie trzeba coś pomyśleć z jakimiś nagrodami, jakieś rankingi robić większe. Dobra, to odpalam, jak jesteście, widzę, gotowi. W końcu będziemy walczyć! O Boże. Teraz wyjdzie, u kogo jest słaby net, bo już mniej ludzi. No, niestety, jeśli chodzi ogólnie o serwery Warhammera, to jest kurwa ciężki temat, bo jak też grałem ze znajomymi w 3-4 osoby zagrać, to jest dramat, nie? A jako widza mogę po prostu podejść też. I wtedy na przykład wy możecie grać, a ja będę obserwował, nie? Nie będzie wtedy spoilerów, że ktoś widzi kogoś armię. Bo tam się da dodać, widziałem opcję widza.
Chappy Bunny. Ale to wczyta chyba, bo leci normalnie czas. A to chyba wczytuje do 59? Dobra, można ruszać armią. Dobra, co to są w ogóle za czary? Kurwa, on lata? A no tak, on lata. Ja wziąłem Azaela, ja mi się pojebało, ja miałem wziąć tego zwykłego. Dobra, dobra, muszę czekać, aż wyda cię gotowi. Okej. Okay. Nikodem, Nikodem się już poddał. A czekaj, ty możesz dołączyć do tego? Bo teraz nie wiem, jak to jest. Bo ja nie wiem, jak jest na meczach takich, ale... Wydaje mi się chyba, że nie, co? Chyba się nie da dołączyć. Kęcz sobie da radę z nami. Dobra, to ja czekam, aż dacie tam gotowy. A może bot przejmie armię faktycznie. No, kolosy. A tu są wybrańcy Nurgla. Dobra. W sumie ci sobie tu radzą, powiedzmy. Kurwa, ten Rydwan to się tutaj... No, te Nurgle trzymają się mocno. A, bo tu Festus jest, okej. Co mnie tutaj tak leje? A, bo to jest Morglu. No nie tylko z botem, bo to gracz przecież. Time to die.
O, Dawid Piskulski, witamy jako bohater i zapraszam do oglądania dodatkowych materiałów. Kurde, nie no, ten Morgul to jest nienormalny. Dziękuję bardzo. Dobra, zabijmy tego bohatera po prostu. Pozdrowie, Sylwie. Furia. O, czekaj, to nie powinno zadawać obrażeń? Czemu to nie zadaje obrażeń? Co to za oszukaństwo? I czuję się oszukane, nie? Jednak Slaanesh to nie był dobry wybór. Co on się tak leczy? Co z nim jest nie tak? Ja ma taką takie leczenie? Czy ten Festus go tak leczy jakimś cudem? Gdzie są moje elfy, ja się pytam? Jak zwykle, elfy zdradziły. No nie, topię się. Nie, no muszę grać frakcjami, które faktycznie mają jakiś sens. O Boże. Mój biedny bohater. Zasmrodzili go tutaj całego. Gratki Kench wygranej. A wyjście do bitwy za... A okej, możemy wyjść normalnie. Straty, no. Kurde, ale że tyle mogłeś tych wojowników chaosu nurglowych? No, wydało się, grać nie umiem. No, moi drodzy, no co mogę wam tutaj więcej powiedzieć? Możemy spróbować najwyżej bitwę jeszcze na 3 osoby. Zobaczymy, czy nie wywali. Będziemy testować. Wiecie co? Weźmiemy sobie coś innego. Weźmiemy sobie na przykład... Bretonie? Nie. Bretonie tam już mają. Dobra. Mroczne elfy nie. A, Kench lubi nurgle, widać. A Kislev? I Kaśkę? Czekaj, ile to jest dycha do wydania, tak? Ci chyba mieli... Nie, no w sumie ci są tacy sobie. Na pewno weźmiemy sobie trochę tego. Lodowej Gwardii może jeden oddział. Miśki są dobre. Choć, kurde, bardziej coś by się może przydało. O. To się może przydać. Katarzyna! Nie no, ci są słabi. A ci są chyba dosyć mocni. Mroczne elfy, elfy. Kurde, oni mają bardzo słabą tą kawalerię. Ale z drugiej strony... Jakby tam trochę zacząć ich blokować bardziej. Siema, Xenozi! Ci kozacy w sumie nie są tacy najgorsi. Nie wiem, którzy byli lepsi akurat. Okej, okay, hej, hej. W sumie z tymi pistoletami też mogą się przydać. No dobra, powiedzmy, że jakiś tam zestaw tej armii jest.
O, mamy Korna. O, dawaj losowe. Kurde, Ataxy wybrałem. To następnym razem damy losowe. Ja tutaj układam ładnie. Ten mi tu losowe teraz pisze. No wiesz, Dawid, no wiesz. Nie spodziewałem się tego po tobie. No. Elf party, nie? A mieliśmy grać siły dobre i złe, kurde, no to może następnym razem. Dobra, czekamy na manę Reda. To jest ktoś w ogóle od nas? Siemano, Abhan. Abhan. Zaraz jakieś zakłady tutaj będą. Ja na tych ludzi postawiłem. No, nie miałem kiedy zagrać. Siema, Dawo. Chyba, że gramy złymi. O. Dobra, to możemy. To ja też wybiorę coś złego, bo mamy w sumie Wojownicy Chaosu. Mamy Korna. Dobra, no to weźmy. Co bierzemy złego? Może wampiry? Szczury? Dobra, to weźmy szczury. Nurgle? Kata jest dobry. Nie, ogry? Kurde, ale ogry. Choć jak będą mieć dużo tego... A weźmy ogry. Weźmy grubcia. Choć grubcia jest wolny strasznie. Czekaj, bestia, ogniobrzuch. Okej. Okay. Czekaj, bo ja muszę się przyzwyczaić do tej kasy, jak tutaj się w ogóle używa to. Tak. To może być dobre na elfy. Kurde, nie wiem jak te dziki, czy one są dobre. Musiałbym kiedyś zrobić z nich ten tier. Kurwa, oni są drodzy jak nie wiem. Dobra, będzie dobre. A, dobra. Bo jeszcze musimy Maneret. Maneret, jesteś tutaj na czacie? Czy to jest ktoś spoza? Okej. No teraz nie wiem, bo każdy tu ma inny nick i nie wiem, czy akurat to jest jakiś random, bo też może w sumie wejść, nie? Team Elfy. No ja tak nie jestem jeszcze obeznany w ogóle w tym wszystkim. Kurde, ale jak mamy Korna i mamy Walkię... O ile mamy Walkię, no ja nie wiem. Walka to jest to... Mam nadzieję, że tutaj nie cetnie się ta gra. Bo więcej to my będziemy tutaj w poczekalniach czekać niż grać, więc... No... Ja chyba w miarę szybko wczytuję, bo się czas nie wiesza. A jak chyba się wiesza gra, to chyba czat się wiesza. Znaczy... Sorry. Nie ta dziurka. Ech. Jasno, Artur, byłeś przez chwilę widoczny. Gorsze, że oni wiedzą nasze ułożenie armii. Tutaj, kurde, nie da się tego inaczej ugrać. Chyba, że ja się schowam z tej strony. Musiałbym większe opóźnienie chyba ustawić na Steam, na tego. Następnym razem. O, jeden już gotowy, już czasu im nie daje. Złoto? Wszyscy chcemy złota. Dzięki, Dawo, za piątaka. Co z nim zrobisz? Dawo, 5 złotych. Powodzenia, uśmiechnięta buźka. Czy mi się wydaje, czy przerywa ten komunikat? W ogóle słyszycie tam? Dobra, jeszcze czekamy te parę osób. Dajmy każdemu czas.
Okej. Okay. A, procesor pewnie się poli. Jak zwykle na Total Warze. Jeszcze jedna osoba ready i... Choć w sumie możemy dać. A tak sądziłem, że będzie bardzo dużo tych. Kurde, ale mi bohatera żeście wybili, no wiecie. Co to za smog, ja się pytam. Cześć, tak czułem, że będzie dużo tych smoków. A bo tu cała armia prawie jest skupiona na mojej stronie. Okej. Okay. Siad mojego bohatera! Kurde, ci tancerze mocni są. Dawać tego smoka tutaj. Dobra, tych bohaterów może trzeba im wybić. Oj, oj, kogoś tutaj trochę przypoli. Palcie się, elfy! Kurde, mój bohater się trochę wpieprzył. Oj, no, bohater siedzi trochę. Ale chyba wygramy. Kurde, wybiliście moich strzelających, o wy. O, to jest jakaś kawaleria na plecach. Chłopaki, kawaleria! Co to za jakieś drzewo? Musimy tą kawalerię rozwalić na plecach. No, może być. No to jest właśnie to, że jak jedna osoba gdzieś ma słabszego, to jest potem problem, nie? Te meduzy trzeba pokonać tutaj. W sumie tych możemy tutaj powybijać trochę. Witamy, zapraszamy. O nie! Ktoś się kapnął. Kurde. Można zmienić mapę. Gdzie te jednostki niektóre pouciekały?
Dobra, te meduzy jedynie zostało tak najbardziej rozwalić. No. Tego smoka trzeba zabić. Kurde, nie mam nic strzelającego. Tego malusa trzeba załatwić tutaj. Kurde, jedna jednostka się tu trzyma. No nie, mój bohater! No wiecie. No, jeszcze nie wiadomo, co tutaj wymyślą. Te meduzy są jeszcze dosyć takie mocne. Kurde, tego mego bohatera za bardzo przebili tymi łucznikami wszystkimi. No to akurat cała armia łuczników tam stała, nie? To akurat im pykło. Ale jaka rzeźnia, w ogóle tak w miarę wyrównane. No ale wtedy bym musiał faktycznie ustawić ten stream na późniejszy. Wygraliśmy! Choć ja mało zabiłem chyba, co? Walczyło. Nie no, w sumie coś tam pozabijałem. Siema, Fryderyk. No co, teraz każdy czymś innym gra? Żeby było inaczej. Utwórz armię losowo. Aha, bo tu można ten. Okej. Okay. Olbrzym taki jest. Nigdy nie używałem tego olbrzyma. Czekaj, tu, ale nie da się losować frakcji? Czemu się frakcji nie da losować? Usunę armię. Kurde, no, bez sensu. O nie, tylko nie nurgle. Najgorzej. A tak potrzebujemy jedną osobę, okej. Okay. To mi jedno wolne miejsce, jak chcecie. Chyba, że chcecie spróbować na czterech. 4 na 4, no nie wiem, dajcie mi znać, to najwyżej dodam tego slota. Dla mnie to żaden problem, tylko żeby nam wczytało grę. To wbijaj. Jest jeszcze wolny slocik. No, tylko tutaj ciężko pewnie by się z ludźmi dogadać, bo komuś coś wypadnie, potem by było takie czekanie. Nazwa tego slotu Katsuko, ewentualnie chwila, gdzieś tutaj się zaproś. Wszyscy elfy? Walka tych samych? A może elfy na krasnoludy, albo coś takiego, co myślicie? No tutaj widzę Kata, jest Bretonia, no, no. Ciekawie, ciekawie.
Jaszczury? Nie, jaszczury za wolne. Albo Kislev? Katsuko. A jest kot też chyba u góry. Aha, to jest nieaktualny kot. Okej. Okay. Czekaj, przypniemy teraz to. Okej. Okay. Ludzie by kontra nie umarli. O. Ale ludzie, że Imperium, czy... Nie no, czy po prostu ludzie, ludzie. To nie umarłych jest sporo, bo mamy królów grobowców, mamy wampirzy hrabowie. Wybrzeże jeszcze jest. No, wybrzeże mamy. Co tu jeszcze mamy z martwych? No w sumie chyba tyle. Bretonia. To jakich my bierzemy ludzi? Jest Kislev w sumie? Nie no, Norska nie. A to są normalni kozacy, nie? Dobra, potrzebujemy jedną osobę wbijać. Przed chwilą was tylu było. Gdzie wy wszyscy uciekliście? O kurde. Jakiego ryśka? Który to rysiek? Czy co, Harasser musi wybrać jakiegoś tego? Marlaka czy jak? Zmień mapę? Okej. Okay. A jaką chcecie mapę? No okej. Okay. Jaka mapa będzie taka w sumie najlepsza do tych walk? Coś takiego? A, Imperium. Lasy. Wzgórza. O, w sumie da się losować, to patrzcie. O, no to mamy wylosowaną. Choć to wylosowało z tych, ten, no ale dobra, nieważne. dobra, to co, gramy? Gramy, nie? To dawać gotowy. Jedziemy! Pograjmy sobie chociaż trochę dzisiaj. No taką mieszankę w sumie tej armii mam. A ja już widzę, co będą mieć królowie grobowców, nie? Widzę już po prostu ten jeden jednostkę. Kęcz pewnie wie, o którą jednostkę chodzi. A co to za ikonka? A, przywódca drużyny. Kenji, jesteś przywódcą. Jesteś wodzem. To następną damy na kolejne sloty jeszcze. O ile będzie tyle osób. Możesz... O, dobra. To lecimy! Powodzenia wam życzę! O nie, Kench mi tutaj anuluje. Kench jeszcze tam myśli. To następną damy na czterech. Będą dwie osoby do zagrania? Im więcej, tym lepiej. Jako mięso armatnie? Musiałeś go wskrzesić, jesteś nekromantą. Ksardaś przez ciebie przemawia. O kurde, jaka ciekawa mapa. Siema Jasel. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. O Boże, jestem stary i głupi wam powiem.
Nagasz? Oj, oj, oj. No to w następnej, po tej walce będzie dwa miejsca będą, z tego co widzę. No już zaraz będą oddziały, już się pojawiają. O kurde, ale ci laty teren. No, ciekawe jak to się potoczy. A w sumie to jestem gotowy. No zależy jakie mam jednostki, ale na pewno będą mieć strzelców trochę, choć są tam wampiry, którzy za bardzo nie mają strzelców. Choć kurde, wybrzeże wampirów może boleć. Coś tak czuję. O kurwa, co tu leci? Trzeba zabić bohatera od tych, od umarlaków. No, można tam jakieś kampanie grać. Walka w lesie. Kurde, ten sarkofag. Gdzie ten sarkofag? Rozwalmy ten sarkofag, co tam jest. Power! Ready to fight!
Kurde, ile tych marlaków. No, chyba jest wygrana, co? No, jak będzie slot? O, jak kończymy grę, to można do slotu wbijać. Kurde, Kasię mi zabijecie! Biedna Kasia. Gdzie jest Rysiu? No i po Kasi. Dobra, zabijmy tego Vlada. Kasia, Katarzyna, no. Kurde, oni jeszcze bohaterów mają pełnych prawie. Kurde, przydałoby się coś lepszego brać na tych bohaterów. Siemanko, Strong. Kurwa, naboje się skończą zaraz. I tyle będzie z tego strzelania. Dobra, może dacie radzie Vlada zabić, a ja załatwię tego Noctuliusa. Ci co tutaj robią? Kurde, no tutaj w sumie bohaterowie w większości zostali do zabicia. Ja wiem, że nam też nie mamy za specjalnie armii już, ale... Rzucacie się na mojego Groma, który już tutaj nic nie zrobi więcej. Dobra, musimy jeszcze bohatera od tego dorwać. Dobra, jeden bohater jeszcze im został w sumie. Choć taki dosyć twardy ten bohater, bo w sumie to Arkan. No, regeneracja ta jest faktycznie opierdliwa akurat. Kurde,
Dobra, tego już mamy. Dobra, dawać na Arkana teraz. Jak lecą za do niego tam. Dobra, musimy osaczyć tego Arkana. Kurde, mam za wolne te jednostki. Nie. Akurat nie gadamy. Kurde, będą chcieli nam bohatera zabić. Znaczy bohaterów nam zabić. Kurde, no. Niedźwiedzie by się przydały na tego Arkana. Jedynie co, to możemy wybić resztę armii. Kurde, no na Arkana to by się przydało coś. Dobra, moja armia już tutaj ledwo żyje. Więc tutaj długa ta walka już nie będzie. Kurde, nie mieliśmy za bardzo czarodzieja, to nas trochę zgubiło, nie? Kurde, te ścierwowozy takie twarde są. Nie ma teraz to z powrotem. O kurde. Co to tak zaczęło? Przycięło. Co to się dzieje? Co to za lagi, ja się pytam. Skąd tu jeszcze coś u Szapti w ogóle są? No ale Bretonia ładnie też tutaj zrobiła robotę, trzeba przyznać. Kurde, gonić tego Arkana, ja nie wiem. Mi się wydaje, czy Arkan się leczy. Myślę, tam się leczy, ale... Nie gram jeden na jeden.
To gra z widzami, więc im więcej, tym lepiej. Każdy chociaż co trochę pogra. Kurde, zabiją mi w końcu tego bohatera, tutaj widzę. Pierwowozy i to całe badziewie tutaj jeździ. Ale ktoś ma z was frajdę tym arkanem, nie? Kęcz, ty masz taką frajdę pewnie nim jeździć. O, graty, nie? No, możecie powbijać. Ewentualnie tutaj też sloty dodamy. Tak, jak ktoś ma chęć. Tylko tak, żeby w miarę wam internet chodził. No, Mortis to przerąbane urządzenie. No, macie sloty, jak coś wbijajcie. W sumie są dwa, tak? Przemas i Trato. Kurde, no. Szkoda, że się na więcej osób nie da. O kurde, ktoś tutaj norską wybiera. To czym teraz gramy? Jaki macie pomysł? Jest jakiś pomysł? No, Mortis to jest przerąbane. Nie, już jest full, bez 4x4 maksymalnie. Ale wydaje mi się, że może jutro też sobie zagramy takie coś, jak będziecie chcieli, możecie dać znać, czy chcecie coś takiego. To możemy wtedy robić streamy zamiast na przykład takich, to możemy coś takiego też się trochę pobawić. O, też aż tyle widzów to ja nie mam. Tak mi się wydaje. Dobra, weźmy coś innego dla odmiany. Szczury nie, Korn może nie. Orków nikt nie lubi. Czemu z was nikt nie lubi orków? Orkowie są fajni. Tylko taki Grimgor. O. Orków nikt nie lubi. No są słabi. Ale to nie tylko o to chodzi, że są słabi. Kaweni orkowie. A co to jeszcze w ogóle takiego? O, albo zwierzę ludzie na przykład. O, proszę bardzo. Też ich nikt nie lubi. A tu takie fajne jednostki. Co to są w ogóle za centaury? Zwierzęca z bronią. Nie, no weźmy tych. Jedynie gdzieś nie lubię tego Cygora. Wydaje mi się, że taki słaby strasznie jest. Weźmy sobie trochę minotaurów. Kurde, tutaj już cały budżet wywaliłem. A tych łuczników też jako taką hołotę możemy wziąć. Co wy tam macie? Ten zielony, norsko. A minotaury mogą być spoko. Nie ma tam dużo strzelców. Ja tam lubię sobie urozmaicać grę. Tu mi nie chodzi zawsze, że trzeba wygrać. Mam nadzieję, że to odpali. Bo ostatnie próby na 4 odpalenia nie pykło. Ale teraz liczę, że odpali, mówię wam. No nie, tylko nie krasnoludy chaosu. Choć mamy krasnoludki zwykłe. No, zagraj jak chcesz. Specjalista wybór. Choć czy on jest taki w sumie dobry?
Broń przed szarżą dużych. Czekaj, jeden rydwan. Kaweni, a może by się przydało więcej rydwanów? Choć te potwory chyba dosyć dobrze sobie radzą z bohaterami, ale... Ciekły byk. Bohater jest kurde drogi jak cholera. Dobra, to jeszcze czekamy tutaj na Haraser. Haraser. Okej, okay, Haraser i na Trato. Aż będziecie gotowi. A jeszcze przemaz. Ale cieszę się, że w ogóle tak dużo was jest. Jestem mega z was dumny, moi widzowie. Chociaż można trochę sobie pograć. Wspólnie w końcu. Kurde, coś mnie chyba użarło, albo mam jakąś ten alergię. Łapę mam czerwoną, jakby mnie nie wiem co. Urządliwo. Dobra, to jeszcze Trato gotowy i jedziemy z tym koksem. No misiaczki, taś. Czas leci. Dobrze, że chociaż dzisiaj nie jestem taki padnięty, nie? Znaczy, no byłem padnięty, ale trochę się obudziłem, powiedzmy. Tak, co, jak będziesz gotowy, to daj gotowy. Ja miałem brać maga? Dawaj, jeszcze 2 minuty, albo wywalam z pokoju. Jak się ulepsza jednostki? Aha. A nie da się bohatera ulepszyć. O kurde. Można na DB-cie jechać? Może ich wywalę całkiem i ulepszymy sobie to trochę. O. Kurde, co to tak drogo? Ech. Skaven cię postrzelił? Tak? A, no to dobra, to już następnym razem. No, Trato! Co to? A jeszcze tutaj Rex Misagator. Aha, tutaj możemy coś zmieniać? Jak to się zmienia? O ciul, go wyjebałem. Go, Power Rangers! Skaveni. No. Pytanie, czy nas wczyta? Ej, to jest ta sama mapa? Kurde, mogę mapę zmienić. No nie. Kurde, jak oni mają skavenów i to będzie faktycznie ta sama mapa, to jesteśmy w dupie. Kurde, coś mi się tu sypie z tej podkładki. A, no mówiłem faktycznie, Kenji, było za mało magii. No mogłem wziąć więcej maga. Mogłem jakoś maga wziąć. Kurwa, żeby to tylko coś mi użarło. Będzie jak cholera. A ja się tam nawet po komarach czasem nie drapię, ale tu to tak swędzi trochę. Kurde, mamy ciulatą tą mapę. Musimy, pamiętajcie, żeby zmienić tą mapę potem. Nie mają jakiś zysk do prędkości, nie mają. Co to jest takie wolne? O kurwa, ci są wolni.
No, wiem właśnie, że właśnie wzgórza też mają. Trochę słabo. Musimy wybrać jakąś taką płaską mapę, żeby było najbardziej uczciwie. Eksplozja. O, skaweni to pewnie pół armii strzelców będzie, albo cała nawet. No będą mieć na pewno przewagę. I jeszcze jeden, jeszcze raz. Okej. Okay. O, właśnie tak sądziłem, że będą same kulomioty. O kurde, tu są trolle. O, jak przycina trochę. Dawaj tych strzelców mi załatwić. O, ten monolit będzie ciężki. O kurwa, świątynna straż. Dobra. O kurde, ten monolit. Mają nocne gobliny. Okej. Kurde, świątynna straż, świątynna straż. Widzę, że Doomstaki. Boże, jak przycina. Rusznice są w lesie! Siódmego Minotaura.
Kurde, no nie mam czym tam polecieć. Spar różnice wracają i kulomioty. Nikt nie lubi skawenów. To mój bohater, co? Już raczej nie wyjdzie stąd żywy. Tutaj, jaszczury. Kurde, gdzie tu jeszcze jakaś jednostka? O nie, mój minotaur. Ale się uparli się na mojego biednego minotaura. Ja słyszałem, że orkowie są słabi, a największy damage zrobili na polu bitwy. Ale rzeźnia niezła. Odglądują. No, mnie się już walka i tak skończyła. O, mój byczek jeszcze żyje. Kurde, że ten mamut tutaj jeszcze żyje. O, wygrali. Gratki, chłopaki. Udało wam się wygrać. Cieszę się bardzo. A nam, chłopaki, się nie udało. Szczury, ogry. Właśnie, mapa.
A mówili, że orkowie słabi, a zrobili połowę roboty. Jaka ta mapa? Coś tam mówiliście, Imperium, nie? Piaveste, Ruin... nie... Niny... Nie ma jakiejś takiej równej mapy od Korna? Jest w ogóle jakaś mapa kornowa? Pola łowiec. O kurwa, co to jest? No ale zrobili tak naprawdę całą grę, jeśli chodzi pod damage. Nie wiem. Ja nie widzę żadnej takiej prostej mapy. Trawiaste ruiny. To jest w miarę równa mapa? Bo ja tak czasem nie rozróżniam tych mapy. Arka od elków. To jest to? Nie. Haha, oblężenie. Każdy na każdego. Walcz o punkty, pokonanie trzech innych. Nie, no w sumie bez sensu. Pokonaj wrogów na mapie podziemnej? A jak się ta mapa nazywa? Bo ja tu nie widzę w ogóle jakiejś arki. Ja tak w mapach się nie siedzę, bo ja nie grałem w ogóle nigdy takich tych. Chciałbym jakąś równą mapę, bo wtedy będzie chyba najbardziej uczciwe. Pokonaj na mapie z przewężeniem. A, dobra, bo to jest z ogranicznikiem. Kurde, to lipa. Przez budowę. Dobra, weźmy jakąś normalną mapę, prostą w miarę. Jakaś mapa, która się jest w miarę prosta. Z dodaniami. O kurde. A dobra, zagramy puszczę. Pustyni i puszczy. Dobra, może coś innego bym wziął tutaj, tak dla odmiany? Nie no, Wojownice Chaosu to w sumie taki za duży pierdzielnik tutaj mają. Może Nurgl? Festusa? Na przykład. Za mocne są krasnoludy chaosu. Kislev Slaanesh. Trochę mnie korci. Co mnie tutaj korci? Top Kingi? Mnie Top Kingi spoko. Tylko łatwi są do skontrowania. Tak mi się chociażby wydaje. A Kornem sobie zakaramy. O. Korna można szybko ustrzelić, ale... Ale niech będzie. Premia do szanży. O, ci są fajni. Kurde, ale to drogie te jednostki są strasznie. O kurczę, tego to ja nie wiem. Ktoś wpisał, pamiętam o tym, ale... Ale co tam było trzeba dokładnie zrobić? Nie pamiętam. I w ogóle dobra jest ta czaszkonada. Jakoś tak za specjalnie nie pamiętam, czy jest faktycznie dobra, czy nie. Czy możemy tutaj w ogóle jakiś krasantów wziąć? Co jest? Jednostka przeciwpiechotna.
No kurde, ale tutaj to nie będzie dużo tej armii. Kurde, nie no, ta czaszkonada teraz za droga. Wolałbym już jakichś takich chłopaków porządnych wziąć. Może tych kornowych jakieś? Może byśmy ich nawet trochę podlepszyli. O kurde, to już tak drogo? Dobra, to czekamy jeszcze tutaj na Chubby Bunny i Kencha. No, ja ogólnie lubię kornowe jednostki, ogólnie korna, mi się mega podoba w ogóle korn. To jest w sumie pierwszy bohater, którym zagrałem w tym, Total War'a trójkę. To takie wspomnienia. Ten pierwszy raz. Nie, Imperia Nieśmiertelnych chyba nie. Tam było jakoś z Kislevem coś związane. Kurde, nie chcę teraz wychodzić akurat. Ale w Imperiach Nieśmiertelnych nie da się tego odblokować. Bo akurat ja się na to naciąłem, bo dwa razy to robiłem i myślałem, że mam jakoś buga za pierwszym razem, a to jednak nie był bug, tylko się po prostu nie dało. Dobra, to czekamy jeszcze na Harasser. I lecimy. Kurde, demony chaosu, Tenesz. Zaraz mnie zjedziecie za to. Bóg krwi. Nie no, ta mapa chyba jest w miarę spoko, nie? Czy nie bardzo? Siema! Dobra, niedobra. Słaba? Ja to tam nie kojarzę za bardzo tych wszystkich map. Wow, to super! Kiedyś musi być. Moim zdaniem jest zajebiste. Znaczy zapowiedź jest naprawdę spoka. No, będzie ogólnie cały zapis tego streama. Tylko, że on się czasem chyba dłużej renderuje, więc będzie w gorszej jakości na początku, ale potem będzie już w lepszej jakości. A czy powiem ci, 90 zł za tyle, co oferują, to wydaje mi się, że mało chcą. No nie wiem, mi się wydaje, że mało. Były gdzieś DLC-ki, które kosztowały chyba 7-8 dych i w sumie mniej dawali. Chociażby takie krasnoludy chaosu. Znaczy nie chodzi o to, że to jest w ogóle jakoś mało, ale... No faktycznie ciulata ta mapa. Znaczy jakbyśmy się bronili, to spoko, nie? Jak dla mnie to jest jedno z takich najlepszych DLC, jeśli chodzi pod względem zawartości. I fajnie, że w końcu Nurgla zmieniają, bo Nurgl jest taki... A teraz będzie ten Nurgl faktycznie lepszy. Jeszcze korna, Chłopaki, ustawiajcie się, ja nie będę ten, spoilerował im, choć tam i tak widać. No, ale to tam już pół biedy. Powiem ci, że jakbym miał wybierać między elfami a piratami, wziąłbym zdecydowanie chyba piratów. Piraci zarąbiście. Każdy bohater z piratów jest całkiem inna gra, nie? Mi się na przykład leśne elfy gdzieś tam Orion nie podoba. Jest taki... nie wiem, mi się Orion strasznie nie podoba. Siostry mi się na przykład to, co nagrywam serię odcinkową, mega podoba, ale Orion... Jakoś nie mój klimat. On your feet,
Aha. Mamy czarodzieja już na starcie. Ale ładnie tam są bombardowani. Znaczy drecha chyba taka średnia jest jaka takoż do grania tam gdzieś, nie? A minotaury się tu szczaiły. Cieszę się bardzo. Kurde, cisną mi tego tutaj. Sytuacja. Kurde, no. Najgorzej latający bohaterowie. A musimy trochę te minotaury chyba powybijać. Co to się dzieje w ogóle na tych plecach? Ten bohater co? W sumie mamy strzelających, możemy ten. Dobra, musimy się zgrupować chyba tutaj bardziej. Dobra, ci tutaj już są pokonani. Dobra, lecimy tam z nimi, chłopaki. Nie, ja ogólnie w ogóle nigdy nie grałem na tym.
na modach, AK Warhammera. Musimy się dobrać do tych bohaterów tutaj. Spoko. Sio z tymi halabardzistami tutaj. Artur, zabieraj ich. No ogólnie będę chciał grać jakieś gry z widzami. Może jeden, dwa razy w ciągu tygodnia. Zobaczymy też, jak to będzie, czy będziecie też się odpalać tutaj. A tak. Dobrze, jest furia, nie uciekniesz już tym Azazelem. Azazelem. Jak on jeszcze żyje? Jakim cudem? No nie wierzę w to, nie? Nie. O, Gorgon się tutaj wbił. Co tu jeszcze za jakaś armia śmieszna się trzyma? Do lasu nazbierać opału. No w sumie tak. Kurde, ta armia już trochę wybita, nie? No to jeszcze wraca się bohater. Co
Skullbusters of Thor. Slaves to darkness. The exiled one. Exalted hero of Thor. Marching. Cower the blood into the turret host. Blood. Skulls, slaughter, rage! The Blood Fury! Axe Father's Blessing! Dobra, wyautowany. The Skull Taker's Throws! Blessings of War! Dobra, co tu się w ogóle dzieje? No ten Belakor mocny jest, kurde. Trzeba wybijać im po kolei już tam, tych bohaterów. Kurde, będzie tu ciężko. O nie, mój kurn kaput będzie. Mówisz, że aż taka duża misja była na to? Kurde, coś przycięło. No, ta walka akurat jest faktycznie długa, nie? Tutaj wszyscy się trzymają twardo. O Boże, jak przecina. No ja oddalę, może to nie będzie tak przecinało. Walka na ostatnią tym. Lethal.
No, tego korna dałem za mocno zbić na początku. A zasadzka była dobra. Nieźle. To była ciężka bitwa. No. No, ugrał. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Jeśli ktoś cię wpuści na slota, to śmiało. Ja tu nie lubię nikogo wyganiać. W sumie jest trochę slotów wolnych, więc wbijajcie śmiało. Jakie zasady? No, mamy jeszcze dwa sloty, więc jak coś śmiało wbijajcie. Och, czym sobie zagramy? A co nie? A mieli jakieś potwory? Kałoruk. Piraci? Piraci z Karaibów? Kurde, w sumie który jest najlepszy bohater? Może Cylostrom zagramy? Nie wiem, czy ci nie są lepsi nawet. Leśne Kislev. Tam też wybrzeże. Olbrzymi Wisielec. Niech będzie jakiś tam grzbiet. Dobra, tego nie ma co chować. Oni są chyba dosyć mocni, ci z halabardami. Z kaweni, mroczne elfy. Maszkaron jest słaby, nie? Maszkaron jest faktycznie słaby. Jak coś, są dwa sloty, więc śmiało wbijajcie. Jeszcze jeden slot. No, w sumie niby mogłoby tak być, nie? To wiecie, co zrobimy? Zrobimy teraz tak. Tak, żeby było sprawiedliwie, dopóki walka się nie zacznie. I to teraz będzie takie uczciwsze trochę. Zła mapa? To mamy bezbronne imperium.
Ma piratów. To akurat widzą, bo tutaj akurat widać frakcję. To jest głupie moim zdaniem, bo wróg nie powinien widzieć frakcji, ale no... Cóż mam wam powiedzieć. Widzę, że są wielkie debaty tutaj. Czym zagrać? Dobra, jeszcze czekamy na Trato i Harasera i... O nie, jeszcze Kench tutaj. Coś czuję, że będą te sanie saneczkować. Spoko, to jest for fun. Tutaj nie spinamy się, nie mamy żadnych zawodów. Spokojnie. Tu jest strefa bezpieczna. Dobra, jeszcze Trato i Harasser i możemy odpalać tego, co wyda. Zdarza się. To jeszcze tylko Harasser i lecimy. I zaraz będziecie mieli ekran podglądu. No właśnie, ja też nie umiem grać. No ludzie, no co by to. Dobra, jeszcze tylko Harasser i mamy wszystkich. Może będę jakimś komentatorem. Dobrze, odpalamy grę. Jak zacznie się bitwa, to od razu wam udostępnię ekran, więc nic nie stracicie. Jest 8 osób, tak. Jest full. Ciekawa mapa, więc zobaczymy, co tutaj się w ogóle zrobi. Mapa piratów to jest? Nie wygląda. Muzykę już macie, więc nie jesteście bez niczego. Ale muzyka jest spoko, o, tu jest naprawdę spoko. Alkohol cię przyćmił. Oj, coś Trato długo ładuje. No właśnie, bo tam pisało obronne miasto, jakieś tam imperium, czy coś? Obronne imperium? Coś tam było takiego. No, pokazuje mi, że ciebie wczytuje. I to już dosyć długo. Dobra, chyba będzie git. Dobra, już zaczęło wczytywać powoli. Możecie spokojnie, chłopaki, ustawiać armię, nikt nic nie widzi. Order.
Co, nikt nie lubi streamerów? Życzę wam wszystkim powodzenia w tej bitwie. Zaraz będziecie wszystko widzieli, co się tutaj będzie działo. 10 sekund do walki. Mam nadzieję, że zaraz będzie przechwytywać ładnie. Musicie uważać, bo Katarzynka sobie tutaj cały ostrzał bierze na siebie. No, musi być skupienie. Nie mogę tutaj zawieść moich tych sojuszników. Albo w sumie. Czasem zdarza się, że ktoś tam wychodzi. W sumie teraz były przed chwilą trzy miejsca, więc...
Wydaje mi się, że jest jakiś czat. A, bo tu carską gwardię misiaczki daliście, dobrze. Siema, młody. Leci bombka! Łapcie! A, to moi złapali. Zamachowców tam mają. Karla, uważaj. No, tutaj cię obijają strasznie. Bakasie trzeba tam upolować. Kurwa, jak przycięło. O kurde. Ale komuś musi coś mega przycinać, że mi też przycina. Gdzie te nurgle tutaj się skradają? Ja się pytam. No, strasznie przycinano.
Mamy więcej czasu na myślenie nad swoimi ruchami. Ale chyba wygraliśmy, co? Jak mi się wydaje. O, husarze jadą, widzę. Boże, kurwa, tak tnie, że nawet czara nie wiem, czy rzuciło, czy nie rzuciło. Powinno zabierać neta wszystko od hosta, nie? No, straszne są. Jak zwykle, nie? Jakiś moździerz tam z pleców nam strzela. Zablokujcie może moździerza jakąś kawalerią czy coś. Kurwa, gdzie ten strzela? Co za gość? Ale jakiś slow motion, nie? A gdzie Kasia? Kasia uciekła? Kasia żyje jeszcze. A Kasia to tu nieźle jeździ. Kto gra Kasią? Okej, jak zwykle. Dobra, jeszcze trochę i będzie pokaś. Siad moich strzelców. O kurde, ale tak chyba dostaliście trochę łomot tam. No, taki ostry pocisk.
Dobra, zabijmy już tego bohatera. Kasia jeszcze ucieka. Kasia, czekaj, nie uciekaj. Dobra, Nurgold leciał. I w sumie Trato i Kenju został do załatwienia. Ta Kasia tu jeszcze żyje. Ładnie, ładnie. To dobrze, drużyna, dobrze. No, mieliśmy trochę artylerii, to trzeba przyznać. No, artyleria zrobiła robotę. Streamer ma się dobrze. Dobra, moi drodzy, zagramy jeszcze jedną partyjkę i będziemy kończyli. Ale oczywiście ukryję wam ekran za chwilę. Więc wybierajcie, co tam chcecie. Ja wybiorę pewnie coś innego, żeby nie było, że ciągle jest to samo. Dobra, to ja ukrywam swój ekran. Czym sobie tutaj zagrać? Ostatni raz. Ostatni raz musi być wyjątkowy. No, były tam ostre lagi, to trzeba przyznać. Jak wam się w ogóle to podoba, taka seria? To super. No, wydaje mi się, że jutro też będzie. Postaram się może 18, między 18 a 20 postaram się zrobić. Najwyżej w niedzielę nie będzie. W niedzielę dam wam spokój. Bo rano na pewno będę chciał jakąś serię sobie nagrać, bo na jutro nie mam żadnego odcinka, więc coś by tam trzeba ogarnąć.
No, ktoś z was może będzie. A jak nie, to zrobimy zwykłego live'a. Kurde, mam takie mieszane uczucia co do tej frakcji troszkę. Kurde, co oni są tacy drodzy? No, do jutra. Hej, hej, hej. Dzięki, że byłeś. No kurde, ci są tacy drodzy w ulepszeniu. Okej. Dobra, ja mam armię przygotowaną w razie co. Teraz tylko czekamy na was i możemy odpalać. A, będę lał, no teraz wcześniej ładnie punktów nabiłem, więc wydaje mi się, że może w końcu zacznę się przyzwyczajać do tego grania. I będzie to coraz lepiej wychodziło. Ale mam mega frajdę grając w to, więc... Cieszę się, że wam się też to ogólnie podoba i że jest was tak dużo do zagrania. No szkoda, że nie da się na więcej osób, ale jak widzicie już teraz czasem na 4x4 są takie lagi, że no jest dramat. W razie co możecie zawsze powtórkę sobie zobaczyć, więc tam śmiało. Nie wiem, czy tych nie wziąć w sumie, ale oni drodzy są, o Jezu. To strasznie. Nie są tacy strasznie drodzy. Nurgle norska, jaszczury. No, może tak być. Faktycznie. Ale widzę, są duże roszady. Tutaj jest kombinowanie. Dobrze, dobrze. Może z czasem będziemy, jak będzie nas naprawdę sporo, będziemy robić jakieś takie umówione walki. I będziemy naliczać jakieś punkty. To też może być dosyć takie ciekawe. Na przykład zadane obrażenia w tej kampanii, bo to można łatwiej tam zliczyć, choć ja nie wiem, czy tam da się te statystyki jakoś potem podejrzeć. Nie wiem, jak tam faktycznie z tym jest. No to też nie byłoby głupie z jednej strony. Narysuję takie tabele, nie? Dobra. Jeszcze tylko kęcz. No, takie powiem, dosyć ciekawe te frakcje tutaj wychodzą. A to jest w sumie mieszanka chyba. I tam ciut grosza zostało. Ej, nie można mieć na minusie, nie? Bo wtedy się nie odpali, czy jak to tam jest. A, w ogóle zaś mamy ten... tą samą mapę nie zmieniliśmy. Choć ta mapa nie była taka zła, tak mi się wydaje, bo jest uczciwa do dwóch stron, bo ona jest identyczna, nie? Jest lustrzane odbicie. Tego, co widzę. Więc to taka dosyć dobra mapa. A co zła ta mapa jest? Właśnie trzeba by jakąś taką uniwersalną znaleźć. Żeby gdzieś tam była taka... Żeby nie miała przewagi artyleria na przykład, ani gdzieś tam, nie wiem, konnica. Taka, wiecie, pół na pół, nie? Choć to jest taka trochę pół na pół. Jest trochę lasu w razie to, czy jeśli ktoś gra elfami, też nie będzie miał aż tak tragicznie. Zaraz wczytam ogólnie mapę, jak ruszymy. Średnia dla arty?
Może łatwo do Arty się dobrać? O, czekamy na Trato nadal. Aż się wczyta. No, w środek nie ma sensu, bo ten posąg jest duży, nie? U mnie ta Betsy trafiła w ten posąg za pierwszym razem chyba. To było takie śmieszne. Ale fajnie się gra tak w 4x4. No, jest dosyć ciekawie, bo każdy gdzieś tam spróbuje jakichś innych rzeczy robić. Ciężko jest gdzieś tam uniknąć niektórych rzeczy. Mi się osobiście na przykład mega to podoba. Jedynie gdyby tak jeszcze nie cięło, byłoby lepiej. Większy był kiedyś, kurde. No problem jest taki, że Warhammer bardzo dużo procka zżera i przez to jest potem te ładowanie, no bo ten cały bufor to wszystko to przez proca idzie, nie? Nie przez kartę graficzną za bardzo. Więc tu jest troszkę problem z tej strony. Ale damy radę. Jakoś to będzie. To coś Trato mi nie chce wczytać. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobry wszystkim. Akurat wpadłeś na ostatnią, albo wpadłaś na ostatnią walkę. Kogoś wywaliło? Nie wywaliło nikogo chyba. Zaraz jak coś włączę ekran bitwy, tylko musicie czekać aż zaczniemy sobie ustawiać te jednostki. O nie, naszego Korna wyrzuciło. Jak tam nikogo więcej nie wywaliło w razie co? Ale już 4 osoby ready, więc zaraz odpalimy ją i będziemy walczyć. Dobra, już odpalam. Powodzonka wszystkim. Czytałeś grę, czy nie? Ale chyba powinno wczytać, nie? To jest aż takie opóźnienie duże? Okej. Okay. Thank you.
O, jaka impreza tutaj. Ale siądzie tutaj. Czy ja wiem, czy tu się żegnać? Dobra, ty możemy sobie wycofać, niech sobie tutaj rozwalają. Kurde, trzymają się tutaj ci. Jak ci nie dają rady tym minotaurom, co jest? Dziwne. Zostawcie mego bohatera. No właśnie widzę, że jakiś fokus ostry jest na streamera. Co to ma być, ja się pytam. Dobra, dawać tutaj tych. Wszystko na mnie rzucają.
Kurde, tak dobrze był początek, co tu się wydarzyło w ogóle. Coś jednostki tutaj nie przypasiły zdecydowanie. Da się pingować przecież chyba, nie? No, widzę, że oni tutaj mega potworami cisną. A bo tu kryształ ożywienia. On tutaj leczy non-stop przecież. No tak. Ja się dziwię, że te jednostki tutaj nie padają przecież. O, Artur ciasny tutaj ogarnął. Leczenie jednostek i to dało im wygraną, szczerze powiedziawszy. Schował się ciasno w lesie i dał radę. A w końcu wywaliło tego Rafaela 9-5? Realaf. No, trzeba. Jak będziemy następnym razem grać, to będziemy mieszać bardziej te drużyny. Będziecie przechodzić po prostu po każdej turze czy coś. Coś na takiej zasadzie, bo będziemy się trochę bardziej mieszać. Będzie po prostu ciekawiej, nie? Ale i tak muszę przyznać, że mi się osobiście mega podobało tutaj ta cała gra. Fajnie to wyszło, fajnie. Już będę spadał. A już po pracy to zmęczony trochę jestem, a cały tydzień ostro mnie harowałem. spoko się gra, no, trzeba przyznać. No, Przemaz już tego chyba nie zrobi. Kasia, uciekaj! No, tutaj nie ogarnęliśmy faktycznie. Biedna Kasia. W ogóle Harasar nieźle tutaj ogarnąłeś też punkty na samym początku, już ostro. Dobra, moi drodzy, dzięki bardzo za granie. Muszę trochę odpocząć przed jutrem, a jeszcze na jutro bym musiał wam coś wrzucić, jakiś materiał, więc no roboty mam sporo. Wydaje mi się, że jutro zrobimy, nie wiem, między 18:20 zaczniemy streama, a do której pociągniemy, to zobaczymy jeszcze. No, skinki tutaj oddały, no. No, postaram się może ranking Katajów wrzucić. Zobaczymy, jak to tam gdzieś wyjdzie.
Bardzo chciałbym wam podziękować za to, że byliście, że pograliśmy sobie razem. Fajnie się grało. Będziemy jutro najwyżej bardziej mieszać sobie te jednostki, a czy tych, będziemy się po prostu mieszać w drużynach. I wydaje mi się, że to będzie ciekawsze. Ewentualnie możecie sobie gdzieś tam poprzeglądać jakieś mapy, które będą takie bardziej, powiedzmy, uczciwe dla każdego. Może jakieś znajdziecie w razie co, to możecie wtedy podesłać nazwę czy coś. No i co? No, do jutra! Dzięki jeszcze raz. Cześć! Do jutra wam napiszę między 18 a 20. Stream jutro na pewno będzie, więc możemy sobie zagrać znowu taki rankedy i tyle. Bo jest dużo ciekawsze, jednak gramy więcej osób, więc... Cześć, cześć!